Tekst manny na 14 września Postępowanie wasze wśród narodów niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńców, dzięki przyglądaniu się waszym szlachetnym czynom uwielbili Boga w dniu nawiedzenia. Gdyż to jest łaska, gdy ktoś ze względu na sumienie wobec Boga znosi przykrości, cierpiąc niewinnie. Pierwszy Piotra rozdział 2 wersety 12 i 19 Komentarz parauzyjny. Mogą o nas krążyć złe pogłoski i obmowy, ale wszyscy, którzy nas znają i mają z nami do czynienia, powinni na podstawie doświadczenia przekonać się o naszej lojalności wobec zasad, o naszych wysiłkach, by słowa naszych ust Rozmyślania naszego serca oraz nasze postępowanie podobały się panu, a także przynosiły zaszczyt jego imieniu i sprawie, by Bóg mógł być uwielbiony przez Chrystusa, do którego na zawsze należy chwała i królestwo. Reprint nr 3246. Komentarz epifaniczny Lud pana jest często niesłusznie obmawiany powinien więc nieustannie dbać o to, by swym życiem nie zasłużyć na naganę. Jeśli jednak jest ganiony, niech nie ustaje w prawym postępowaniu, niech nadal postępuje szlachetnie, będąc pewien, że nawet jeśli teraz nie uda mu się błogosławić innych swymi dobrymi uczynkami, to w dniu Chrystusowym, gdy ludzie będą mieli możliwość zbawienia, przypomną sobie te dobre uczynki i otrzymają z tego błogosławieństwo, co przyczyni się do boskiej chwały. Nasienie, choć bardzo opóźnione w kiełkowaniu, wyda wtedy obfity plon. Dlatego dziękujmy Bogu za przywilej cierpienia zła z powodu czynienia przez nas dobra. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego ewangelicznego Instytutu Biblijnego. S.N.P.D. 2 Koryntów rozdział 8, werset 21. Zawczasu bowiem myślimy o tym, co szlachetne, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Rzymian rozdział 12, werset 17. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie, zabiegajcie o to, co dobre względem wszystkich ludzi. Filipensów rozdział 4, werset 8. Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek miłe, cokolwiek czcigodne, cokolwiek jest cnotą i cokolwiek chwalebne, o tym rozmyślajcie. Nechemiasza rozdział piąty, werset dziewiąty. I powiedziałem, niedobra to rzecz, którą wy robicie. Czy nie powinniście chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, zamiast w pohańbieniu ze strony narodów, naszych wrogów? 1 Piotra rozdział 2 werset 15, gdyż taka jest wola Boga, abyście czyniąc dobrze, uciszali niewiedzę ludzi nierozumnych. Rozdział trzeci, wersety od 13 do 18, a kto wam zaszkodzi, jeśli będziecie gorliwi? W czynieniu dobra, ale choćbyście i cierpieli dla sprawiedliwości, szczęśliwi jesteście. Groźbą ich zaś nie bądźcie zastraszeni ani zaniepokojeni. Natomiast Pana, Chrystusa, poświęcajcie w Waszych sercach zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od Was zdania sprawy z nadziei, która jest w Was. Czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią, mając dobre sumienie aby w tym, w czym jesteście obmawiani, zawstydzeni byli ci, którzy znieważają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola boża, cierpieć za czynienie dobra niż za czynienie zła. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych aby was doprowadzić do Boga, zabity wprawdzie w ciele, lecz ożywiony w duchu. Ewangelia Mateusza rozdział 5, werset 16. Tak, niech i wasze światło świeci wobec ludzi, by mogli zobaczyć wasze szlachetne czyny i oddać chwałę waszemu Ojcu w niebie. Ewangelia Jana rozdział 13, wersety 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od 20 do 24. Bo co to za honor, jeśli grzeszycie i znosicie bicie pięściami? Ale gdy czynicie dobrze i znosicie cierpienia, jest to łaska u Boga. Na to bowiem zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście poszli Jego śladami tego, który grzechu nie popełnił ani w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który gdy mu ubliżano, nie ubliżał, gdy cierpiał, nie groził lecz przekazywał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie, który nasze grzechy sam zaniósł w swoim ciele na drzewo, abyśmy jako umarli grzechom żyli dla sprawiedliwości, którego sińcami zostaliście uleczeni. Rzymian rozdział ósmy, wersety od 17 do 19: A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a jednocześnie współdziedzicami Chrystusa, skoro razem z Nim cierpimy, aby również razem z Nim móc dostąpić chwały. Uważam bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Stworzenie bowiem z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów Boga. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od 10 do 12. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. Wiergodne to słowo, bo jeśli wspólnie umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy, jeśli wytrwamy. Wspólnie królować będziemy jeśli się zaprzemy, On też nas się zaprze. Żydów rozdział 13 wersety od 10 do 14. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią.

277. Deszczowy dzień. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint nr 5116. Tekst manny na 14 września. Postępowanie wasze wśród narodów niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńców, dzięki przyglądaniu się waszym szlachetnym czynom uwielbili Boga w dniu nawiedzenia. Gdyż to jest łaska, gdy ktoś ze względu na sumienie wobec Boga znosi przykrości, cierpiąc niewinnie. 1 Piotra rozdział 2 wersety 12 i 19. Pytania, czy obchodzono się ze mną źle w tym tygodniu? Jak to znosiłem znosiłam? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.